Sponsorem programu jest producent mlecznej przekąski Monte Snack. Na transmisję turnieju zaprasza producent chipsów Crunch Chips. Sponsorem programu jest właściciel marki Pracuj.pl, serwisu z ofertami pracy dla kandydatów z branży IT. E-sportowych emocji z programem życzy sponsor KFC. Dwunasta kolejka Ekstraklasa Games Pro. Zmierzamy do szczęśliwego zakończenia rundy zasadniczej, coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. Witamy w stałym składzie. Kuba Polkowski. I Hubert Bugaj, czyli się nie trzymamy tych pseudonimów. Właśnie, tak się stanowiłem, zawahałem się przez chwilę. Właśnie, tak się, może się będziemy już tak przedstawiać do końca. Kuba Polkoś, Polkowski. I Hubert Bugaj, Bugajos, czy Bugajos i Polkoś po prostu. Może być Bugajos i Polkoś. Tak. No to jeszcze to ustalimy w następnym odcinku, już będziemy mieli to przygotowane na tip-top. A co w tym odcinku przed nami? Mecz Jagiellonii z Wisłą Płock. To jest spotkanie tygodnia, które sobie wybraliśmy dla was. A to ze względu choćby na to, że Jagiellonia straciła fotel lidera po tym długim goszczeniu i siedzeniu sobie na nim na rzecz Legii Warszawa. No może powiedzieć, że długie było to panowanie Jagiellonów w Ekstraklasa Games Pro, ale w końcu rzeczywiście się potknął i tak dosyć niespodziewanie na Niuniusiu. I tutaj też warto zdradzić taki smaczek, że Niuniuś ostatnio napisał na czacie. Napisał mi na czacie, kiedy z Krzyśkiem Lenarczykiem, z Misterem Kogito komentowaliśmy regionalny turniej w FIFA, że nasze starania przyniosły efekt, bo też podziękował nam, że to dzięki nam, chociaż myślę też, że dzięki dobrej postawie po prostu w tym sezonie Ekstraklasa Games Pro uzyskał nową konsolę, uzyskał zgodę narzeczonej, żeby tą nową konsolę sobie zakupić, więc gratulujemy oczywiście. No i liczymy, że to przyniesie jeszcze więcej pozytywnych rezultatów, jeśli chodzi o Niuniusia, a my obejrzeliśmy sobie najpierw pierwszą część tabeli, o której troszkę już wam powiedzieliśmy, a teraz dół tej tabeli, który otwiera dzisiejszy rywal Jagiellonia, więc Wisła Płock. No i Wisła Płock jest takim rywalem, który potrafi napsuć sporo krwi faworytom. Przede wszystkim mam w pamięci te dwa ostatnie dwie konfrontacje Kartka, więc zwycięstwo z Liskiem 5-0 aż i też pamiętamy zwycięstwo Kartka z Natsu, co było ogromną sensacją, jeżeli chodzi o konsolę Xbox, ale Brykę jest troszeczkę lepszym zawodnikiem, mam wrażenie, jeżeli chodzi o ten duet i dzisiaj na pewno Riptor będzie miał trudne zadanie. Co jeszcze w 11 kolejce? No takie łatwe zadanie wydaje się, że dla Legii Warszawa ten terminarz ostatnio sprzyja, bo mierzą się warszawianie z ostatnią w tabeli Krakowią i też warto pewnie zawiesić oko na spotkaniu Rakowa z Lechem Poznań. To będziemy pewnie mieli umieszczone w highlightsach, a jeżeli nie, no to w tym magazynie podsumowującym całą kolejkę. Chciałem też, że Warta gra z Wisłą Kraków, a więc Maksymilian Zaleski kontra Cyanide. To też będzie interesujące starcie, jeżeli chodzi o tą klasyfikację indywidualną. Rozpychają nam się Beniaminkowie trochę barkami, bo i Tomek 601 radzi sobie nieźle i Maksymilian Zalewski cały czas ma szansę, żeby z tej klasyfikacji indywidualnej się załapać do czołowej szóstki, do finałowej szóstki Ekstraklasa Games Pro. No ale my już do meczu Jagiellonii z Wisłą Płock przechodzimy, to na początek mamy dla was rozmowy z zawodnikami. Tomku, moje tutaj e-sportowe wróbelki mi ćwierkają do ucha, że masz bardzo defensywny styl gry, który nie leży faworytom. Takiego researchu dokonałem i trochę wyniki to potwierdzają, bo już parę punktów ci się udało w tym sezonie urwać gościom z teoretycznie mocniejszymi składami i teoretycznie większymi skillami. Czy większymi skillami, to bym polemizował, aczkolwiek tak, mój styl gry opiera się przede wszystkim na bardzo skondensowanej obronie. Zawsze mam maksymę, że coś wpadnie z przodu, a z tyłu na zero zagrajmy, więc staram się właśnie do tego stosować, aczkolwiek no nie zawsze to wychodzi. W wielu pojedynkach z tymi teoretycznie wyżej notowanymi rywalami dosyć pechowo tracę punkty, ponieważ moi przeciwnicy dają po 1-2 strzały na mecz i strzelają mi bramkę, więc tutaj nie uważam, żeby skillowo byli ode mnie lepsi, aczkolwiek dzisiejsze starcie z Kamilem Riptorkiem Suszyńskim należy do tych, których się obawiam, ponieważ Kamil od dawna mi nie leży, nasze pojedynki zazwyczaj są jednostronne, aczkolwiek może dzisiaj na Ekstraklasie przy blaskach Jupiterów, Fleszy będzie zupełnie co innego, więc miejmy nadzieję, że się uda tutaj jakieś punkty Kamilowi urwać. Oj, będzie ciężko, naprawdę. Strasznie defensywny gracz, jeśli chodzi o wyniki, no to w tym sezonie, z tego co kojarzę, 0-0 z Miłoszem. Czyli no, jeżeli Miłosz nie strzela mu bramki, to może być naprawdę ciężka przeprawa.
ale generalnie jeśli chodzi o nasze pojedynki poprzednie, to ja raczej królowałem w tych pojedynkach, także mam nadzieję, że wygram i może tym razem nie powiem, że wysoko. Chcę wygrać, po prostu zdobyć 3 punkty, nic więcej. Trudno, ale damy radę. No, taką wypowiedź, takie wypowiedzi Liptorka to już kojarzymy z poprzednich spotkań. Faktycznie defensywny styl gry Brykę, ale też Liptorek to jest taki zawodnik, który bardzo szybko dostosowuje się do tych warunków boiskowych i w tym właśnie momencie być może będzie to bardzo istotne do osiągnięcia sukcesu, a te punkty Jagiellonii na pewno są bardzo potrzebne. Oglądamy sobie skład Liptorka, który posłał na to spotkanie. Mam wrażenie, że Liptorek jest takim zawodnikiem, który jak ma dzień, to jest w stanie wygrać absolutnie z każdym, nie tylko na polskiej scenie. Tutaj widzimy, że no ten skład jest oczywiście bardzo mocny. Neymar, Mbappe, Ronaldo, jeszcze te karty w wersji Gold, a to skład Brykę. Patryk Vieira, jest Bruno Fernandes, też nagroda dla piłkarza miesiąca, ale to jeszcze z tym overallem 9-1, nie tym 9-2. I Garincha, widzieliśmy już go przy okazji tego turnieju, chyba w składzie Piterka, jeżeli dobrze pamiętam, także kolejny raz będzie okazja sprawdzić tego Brazylijczyka prawdopodobnie na skrzydle. No to przechodzimy do praktyki i sprawdzamy Garincha, ale też sprawdzamy, co się wydarzyło w spotkaniu Liptorka z Brykę. W swoich klubowych barwach obaj gracze. Jeśli chodzi o Wisłę Płock, no to jest chyba tak średnio najstarsza drużyna całych rozrywek Ekstraklasa Games Pro, bo już swoje lata ma Brykę, chociaż wciąż jest młodym człowiekiem, tak możemy powiedzieć. Z kolei już 30 nawet przekroczył jego partner Kartek.pl. Tak, to jest taka też dwójka, która już od wielu lat reprezentuje barwę Wisły Płock. Obaj są też związani z tym miastem. Taka sekcja, która naprawdę prosperuje całkiem nieźle na naszej scenie już od dłuższego czasu. No, te tradycje kibicowskie w rodzinie Tomka Beczaka, więc Brykę, sięgają 1999 roku, a więc ubiegłego stulecia, bo jak sam twierdził, wtedy zaczął chodzić na mecze Wisły Płock, a teraz traci pierwszego gola już na początku tego spotkania, więc przełamuje Liptorek defensywę przeciwnika. W trzeciej, czwartej minucie meczu to jest bardzo dobra wiadomość dla reprezentanta Jagiellonii. No ależ kapitalne wejście w to spotkanie, to chyba jedna z szybciej zdobytych bramek w ogóle w tej edycji Ekstraklasa Games Pro. Pierwsza akcja ofensywna Liptorka i od razu bramka, tam Bolgol przed strzałem idealnie też posłał piłkę tuż przy słupku. Naprawdę duża klasa Liptorka. No mógłbym burzyć mury takimi strzałami Cristiano Ronaldo, robi to na co dzień w barwach Juventusu, robi to także na wirtualnym boisku znakomity Portugalczyk. I to jest bardzo istotne z perspektywy takiego spotkania z rywalem mocno defensywnym, no bo od razu mu burzysz cały plan na to spotkanie, on teraz musi no nieco zmienić swój styl grania, musi atakować o dużo odważniej. Ronaldo, ale teraz zatańczył w polu kartym. Wydawało mi się, że nie uda mu się oszukać rywala przy tej drugiej próbie, ale jednak gdzieś tam piłka się prześlizgnęła przy stopach obrońcy Liptorka, ale już bramkarz był na posterunku. No zrobił tam lakrokietę w polu karnym Brykę. I prawie udało mu się zaskoczyć zawodnika Jagiellonii. Teraz odpowiedź jednak Liptorka. Piłka przed pole karne, nie zdecydował się Liptorek na strzał i być może to był błąd, bo to podanie nie dotarło do celu, ale szybko ma okazję do poprawienia się zawodnik z Białegostoku. No a tutaj nieporozumienie lekkie w szeregach ofensywnych Liptorka. Też widzimy, że Liptorek często korzysta z lakrokety, ale raczej jak jest w dalszej, jak jest oddalony od rywala, nie robi tego w takim bliskim kontakcie. Wiemy, że ten zwód nie jest już tak efektywny jak chociażby jeszcze w poprzedniej FIFA. Kwadrans meczu za nami. Liptorek w kolejnym ataku. No i na razie szwankuje ta obrona Brykę, bo bardzo łatwo radzi sobie w polu karnym Liptorek. Kolejny ciekawy dribbling i trafienie na 2-0 dla Jagiellonii. No to jest zabawa, tak w wykonaniu Liptorka. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taką jakość, no to on prezentuje momentami absolutnie najwyższą formę, najwyższą jakość też w tej edycji Ekstraklasa Games Pro. I sam fakt, że Jagiellonia jest od początku w czubie tabeli, no nie jest przypadkiem, to jest po prostu wyznacznik tej wysokiej formy, wysokiej dyspozycji Liptorka. Widzimy, że skulony, wpatrzony w ten ekran Brykę, ale na razie ta pozycja bojowa nie daje efektów, bo Liptorek sunie z kolejnym atakiem. Za mocne było to podanie, chociaż wszelkimi sposobami starał się Kylian Mbappé dobiec do piłki. Teraz Neymar. Ale masę prostych błędów robi Brykę, tak jak teraz. No, fatalna strata w środku pola. No jakby na razie nie potrafił sobie poradzić z tym, że stracił dwa gole na początku i gdzieś posypała się ta taktyka, ten pomysł na mecz.
No ale też zaznaczał Brykę w przedmeczowym wywiadzie, no, że akurat z Liptorkiem to, on, to mu zupełnie nie idzie, jeśli chodzi o potyczki obu zawodników. Liptork jest takim rywalem, który mało komu leży. Rzeczywiście od wielu lat już w topce polskich zawodników. Teraz Rud Hulit poszedł do przodu, zobaczymy, czy skorzysta z niego zawodnik Jagiellonii, jednak poczekał, zwolnił tę akcję. Ostatnio 28-2, jeżeli dobrze mówię, to wynik Brykę w lidze weekendowej, więc no, całkiem przyzwoite. Całkiem przyzwoite, to prawda. Ja nigdy takiego nie osiągnąłem. To jest doskonały bilans. Pytanie, czy jakieś ciekawe nagrody wpadną za... No właśnie. To już loteria. To już, to nie jest tak jak... Jak rzuty karty. Możesz wbijać elitę 1, a dostawać gorsze nagrody niż za Golda 3, to jest... A dostawać buntownika Mukiela. Na przykład. Który dobrze spisywał się w początkowej fazie gry, ale teraz to już jest o wiele lepszych zawodników. Rzadko na rynku. Mukiele, zwłaszcza teraz już po tych kartach Toty, to myślę, że Mukiele został przepalony nieraz przez zawodników w niejednym SBC. Fernandez. Ja się tak zastanawiam, mam takie pytanie czysto poglądowe, czy i w jakim momencie sama taka gra profesjonalna w FIFA już człowieka męczy, bo pamiętam, że po rozegraniu kilkunastu spotkań, gdzie jeszcze nie do końca szło, no to już miałem trochę dosyć. I czy to się zdarza też u pro playerów? Wiesz co, wydaje mi się, właśnie teraz jak oglądałem mecz El Polaco z Neysatem w tych eliminacjach do E-Club World Cup, no to patrząc na Graciana, widziałem, że był mega zmęczony po tych dwóch meczach, bo to jednak niesamowite skupienie. Jest to wycieńczające też psychicznie, bo musisz być cały czas właśnie maksymalnie skoncentrowanym i to jest męczące. Jestem o tym przekonany. Czasami jestem pełen podziwu dla zawodników, którzy są w stanie rozegrać 60 meczów w lidze weekendowej, bo są tacy pro-playerzy, którzy grają i na Xboxie, i na PlayStation, na przykład Bayot. Chociażby Niptornik też często rywalizuje na dwóch konsolach. To jest dopiero wysiłek. No to jestem pełen podziwu, bo to naprawdę trzeba siedzieć cały weekend i to nie tylko w dzień, ale może przede wszystkim w nocy, bo pewnie w dzień jakieś obowiązki do zrealizowania też są. No to już to. Nie po 30 bolą już dłonie od grania, co dopiero... Ale dogrywasz 30 weekend wizy. Zdarza mi się. Nie w każdy weekend. Czasami po prostu kończę na jakieś randze i nie dogrywam ostatnich meczów. Na Goldzie 2, rzadziej na Goldzie 1, ale raczej tak, ten Gold 2 jest najczęściej wbijaną przeze mnie rangą, czyli 17 zwycięstw. No to już więcej zwycięstw niż porażek. To już, tak, to już jest budujące. Plus. Brynkę cały czas jednak słabo wygląda w ofensywie. Nie jest w stanie wykreować jakiejś groźnej sytuacji pod bramką Liptornika, a tutaj zawodnik Jagiellonii kontratakuje. Hulit przy piłce. Szybko dostał to podanie zwrotne. Hulit, szansa na bramkę. Słupek ratuje Brykę. No nie jest to ulubiona karta Liptornika. Mówiliśmy już o tym przy okazji poprzednich transmisji. On narzekał na tego Hulita. Jakoś nie mógł go dobrze wyczuć. Mówił, że no nie jest to zawodnik, który spisuje się idealnie. A na prawej stronie pomocy chyba Rud Hulit biega, prawda? Czy... Akurat chyba znalazł się w takim miejscu na boisku. Generalnie jest ustawiony na środku pola. Tak. No właśnie, bo tak mnie to trochę zdziwiło, bo to długie nogi, dosyć zwinny zawodnik, więc do środka pola też do przechwytywania piłek czy podań przeciwników bardzo, bardzo dobry. Generalnie ta karta Hulita Prime jest zawsze, myślę, że już od wielu edycji postrzegana jako najlepsza do obsady środka pola w FIFA. To zawsze był najlepszy pomocnik. On i Patryk Vieira to chyba taki najczęstszy duet zawodników oglądanych na tych turniejach prosów. A jak jest z polem Pogba, bo tutaj podobne warunki fizyczne, gorzej pewnie trochę w odbiorze, ale jeśli idzie o technikę. Tak, ma 5 gwiazdek sztuczek, jest silny fizycznie i jeżeli by dostał jakiś upgrade, na pewno byłby grywalny, ale musi dostać, jakby miał taką kartę Toty na przykład, no to byłby pewnie rewelacyjny. No i do Totów temu trochę brakuje. Brakuje zdecydowanie z taką formą. Niemniej jednak na początku gry, kiedy masz głównie złote karty do wyboru, to Pogba jest częstym gościem w wielu składach. A teraz Liptornik. No już takie fantazyjne akcje zawodnika Jagiellonii, mimo że przecież Czesław Michniewicz, że 2-0, to mówi, że 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. I wielokrotnie się to już potwierdziło. Natomiast no, musiałby przedostać się w okolice bramki Liptornika Brykę. Wiemy, że taki jeden gol mógłby tutaj mentalnie trochę podbudować reprezentanta Wisły Płock, który pewnie ruszyłby wówczas do starań o gola numer 2. Teraz zły timing Brykę na ten Debrich. Nie udało się minąć rywala w ten sposób.
Tak, nawet w FIFA takie dwubramkowe prowadzenie to może się szybko zmienić. Pamiętam ten mecz Ryptorka z Aubameyangiem, kiedy to zawodnik Jagiellonii prowadził 3-0 i przegrał tamto spotkanie. Podobnie jak ostatnio wspominał o tym Gracją, że też takie trzybramkowe prowadzenie roztrwonił. No Brykę gole strzelać potrafi, to nie jest tak, że tylko ogranicza się do zadań defensywnych, bo na przykład Pico pokonał 4-2, a w ogóle jeśli chodzi o te historie meczów w tej edycji Ekstraklasa Games Pro, to trzeba tutaj zaznaczyć na czerwono spotkanie Wisły Płock ze Śląskiem, w którym udało się Wiśle zdobyć komplet 6 punktów i to na pewno była niespodzianka, że Natsu przegrał swoją rywalizację. Tak, jestem ciekaw właśnie, jak dzisiaj Kartek też wypadnie, którego będziemy mieli okazję oglądać później w meczu z Piterkiem. Teraz prosta strata, Brynkę widać, że gdzieś tam chyba palec mu się ześliznął z kursora. Nerwy w szeregach Wisły Płock. No ale też szczególnie jeśli idzie o obecne czasy, to zawodnicy nieczęsto mają okazję po prostu spotykać się i grać twarzą w twarz na lanie tak zwanym. Teraz szansa dla Brykę, jest gol kontaktowy dla zawodnika Wisły Płock. Świetnie tam obrócił się w polu karnym jeden z zawodników właśnie sterowany przez Brykę. Natomiast no, czasu i miejsca miał tyle, że mógł zrobić w zasadzie co chciał. I właśnie dużą przewagę miał Ryptorn w tym meczu i nagle się zrobiło 2-1 i tak naprawdę teraz musi być bardzo czujny do samego końca zawodnik Jagiellonii Białystok, żeby przypadkiem tutaj nie zgubić punktów w jakiś głupi sposób. Jakiś kick-off gol tutaj by był mile widziany pod mówimy o Ryptorku. No jeszcze jest szansa na tego kick-off gola. Hulit pod polem karnym. Hulit obronił ten strzał. Prawie tutaj wywróżyłeś tego kick-off gola dla Ryptorka. Wiesz, już coraz swobodniej się posługuje. Widzę. Już znerwiony znam kick-off gol. Z każdym odcinkiem jest duży postęp, naprawdę. Tylko taka co to będzie w finale? No, muszę konsolę najpierw kupić, bo to jest... To jest istotniejsza kwestia. Już człowiek by sobie pograł, ale tutaj została w domu rodzinnym, no tak, pod opieką brata. Bez konsoli może być tylko dno. Sama żonglerka w śniegu nie pomoże. No to. I teraz Brykę przed szansą na poszukanie okazji do strzelenia wyrównującego gola. Dobrze ustawiony był teraz tym tawernierem Kamil Soszyński. No i teraz musi mieć się na baczności także w tych działaniach defensywnych. Nie może już być takiej swobody, jaką prezentował nam tu od czasu do czasu Ryptorek. Teraz w polu karnym jest Ronaldo, zagrywa do Neymara, piłka wraca do Ronaldo. Szukał prostopadłego podania chyba do Hulita w tej sytuacji Ryptorek, ale nie udało mu się tam posłać celnie piłki. Uwijają się jak w ukropie zawodnicy Wisły Płock, obrońcy, którzy starają się zatrzymać ten atak Ryptorka, ale on cały czas cierpliwie rozgrywa akcję i teraz takie ostre dośrodkowanie w pole karne. Zdążył tam zawodnik ubrany w białą koszulkę wybić piłkę na rzut rożny. Niskie, mocne dośrodkowanie. Widzieliśmy, że było naprawdę blisko, żeby udało się zamknąć tę akcję. Teraz Alessandrini wprowadzony na boisko za Rashforda. Kręci tam nim Ryptork na lewo, na prawo. Chce rozbujać rywala. Na lewo, na prawo, w górę i w dół, ale nic z tego nie wyszło. Tylko rzut rożny. Jeszcze raz Alessandrini, ależ te gole tam idealnie siadały w polu karnym. No i teraz szansa na kontratak dla Brykę. Rozpędził się tam na prawej stronie jeden z jego zawodników. Może troszkę spóźnione to podanie, ale w końcu piłka dociera do Garinczy. No i teraz wszystko w nogach Brazylijczyka i w rękach Brykę. No nie skończyło się to najlepiej dla reprezentanta Wisły. Teraz pokazał się Ronaldo, już zaryzykował pressingiem Brykę i to będzie chyba trzecia bramka dla Jagiellonii Białystok. Ronaldo no za spokojnie chciał to wykończyć Ryptorek. Czasem takie próby dryblingu kończą się tak, jak widzieliśmy właśnie. Bramkarz przewidział zamiar Ryptorka. Żeby to się nie zemściło w końcu. No mamy emocje w tym spotkaniu do samego końca, chociaż początek tego zupełnie nam nie zapowiadał. No ale rozluźnił się troszkę Ryptorek, zauważył, że ma przewagę nad przeciwnikiem, no i dał się wykazać Brykę, a ten z takiej szansy skorzystał. Akurat taką sytuację sam powinien jednak wykończyć Kamil. Myślę, że będzie miał do siebie o to delikatne pretensje. Ale szybko o tym zapomnie, jeżeli oczywiście mecz zakończy się ostatecznie jego zwycięstwem, a próbuje temu zapobiec w ostatniej być może swojej akcji w tym meczu Brykę. No teraz trzeba ją rozwiązać bardzo pieczołowicie, będzie rzut rożny, więc troszkę spokoju, no i Brykę teraz skupiony.
Może ma przygotowany jakiś wariant rozegrania tego stałego fragmentu. Na razie piłka już przenosi się w pole karne. No i chyba już nic tutaj się nie wydarzy. Riptorek wybija piłkę do przodu, co prawda nie za boisko, jak to często robią gracze gdzieś w tych europejskich turniejach. Żółwik zbity, zwycięstwo zawodnika Jagiellonii, ale wydaje mi się, że no jeszcze tam jest trochę dyskusji pomiędzy panami. Wydaje mi się, że poszło trudniej niż się spodziewał być może nawet Riptorek. Tak, no to był taki mecz, z którego Riptorek na pewno w 100% nie może być zadowolony, bo jednak w za łatwy sposób dopuścił rywala do takiego bliskiego kontaktu i tak naprawdę jeszcze mógł stracić głupią bramkę po jakimś przypadkowym zagraniu, powiedzmy, w końcówce i Jagiellonia by straciła punkty i dałaby tym samym tlen Wiśle Kraków, no ale ostatecznie szczęśliwie dla Riptorka się to zakończyło, zwycięstwo 2-1 i tutaj no, jesteśmy już powoli przygotowani na kolejną rywalizację, ale zanim to wywiad ze zwycięzcą. Tak jest, zgadza się. To powoli staje się kanapa imienia Kamila Soszyńskiego, mam wrażenie. Tak twoja liczba wizyt tutaj u mnie jest wprost proporcjonalna do twojej formy w tym sezonie. Chociaż może nie do końca, bo pewnie zgodzisz się, że na początku sezonu i na tym pierwszym lanie to wyglądało odrobinę lepiej, czy nie? Czy odrobinę lepiej? Chyba tak, aczkolwiek wtedy grałem jeden mecz tylko. Także jakbym grał również trzy, tak jak i teraz, to... nie wiadomo, jakby to się potoczyło, aczkolwiek no, mam nadzieję, że ta kanapa będzie tak nazwana, jeśli chodzi o sam finał i mam nadzieję, że tutaj będę się pojawiał po każdym swoim meczu, bo jak wiadomo, zwycięzcy tutaj siadają. Tak zdradzę trochę kulis, że oglądając twój mecz z boku w takim pokoju dla graczy, oni wszyscy zgodnie twierdzą, że ty jesteś najtrudniejszym gościem, jeżeli już strzelisz pierwszego gola rywalowi, że ciężko jest z tobą już powalczyć o cokolwiek wtedy, bo wtedy już wchodzisz na wyższe obroty i ładujesz kolejne bramki, chociaż paradoksalnie ten mecz niekoniecznie tego dowodził. Znaczy, mam wrażenie, że troszeczkę masz rację, bo jak ja strzelam pierwszy bramkę, to właśnie to, co mówisz, wchodzę na te obroty, wrzucam pierwszy, drugi, trzeci bieg, a jeżeli dostaję takiego ciosa i dostaję na 0-1 jakąś bramkę niekoniecznie zasłużoną, to czasami jest taki dołek. Aczkolwiek no, mam wrażenie, że w tym meczu szybko strzeliłem dwie bramki i później mogłem jeszcze więcej strzelić, ale parę razy gdzieś tam mi się ręka omsknęła, po prostu zwyczajny misklik tak zwany poszedł, błąd był, bo miałem sytuację na 3-0 Cristiano Ronaldo i strzeliłem plecami zamiast się odwrócić. Ale no jeszcze udało była ta kapitalna taka kontra, co sobie przerzuciłeś nad obroną i Ronaldo wyszedł też sam na tak sam. Było, no. To już chyba nie był misklik, tylko chyba za dużo czasu. No wtedy jakby troszeczkę zgłupiałem już. Miałem w głowie za dużo rzeczy. Lob, minąć, strzelać, lob, minąć, strzelać, lob, minąć, strzelać. Biegłem bramkarza. No ale tak jak mówisz, zwycięstwo nawet skromne to jest zwycięstwo. 3 punkty dla Jagiellonii, prowadzenie utrzymane. Tyle na razie Kamil Riptorek-Soszyński po kolejnym zwycięstwie w tym sezonie Ekstraklasa Games Pro. Widzisz, czyli to jest jednak podobnie jak na boisku, bo ja z tego co pamiętam, to często zdarzały się takie sytuacje, że jak już się miało tyle czasu, żeby coś wymyślić, to się myślało nad tym tak długo, aż wreszcie bramkarz zdążył skutecznie zainterweniować. Czyli nie jest to sytuacja zbytnio komfortowa też dla piłkarzy, nie była to też sytuacja zbytnio komfortowa dla Riptorka, natomiast konsekwentny jest Riptorek, bo to jest drugi mecz, w którym wygrał 2-1, więc mimo, że pewnie trochę uwag do tej dekoncentracji, do gry defensywnej, to jest zwycięstwo i Jagiellonia dopisuje kolejne 3 punkciki do swojego konta. No cały czas bardzo wysoka dyspozycja w końcu, gdzieś spełnia te oczekiwania, jakie w nim pokładaliśmy, bo tak jak mówiliśmy, te turnieje lanowe na Ekstraklasa Games nie zawsze Riptorkowi leżały, ale wiedzieliśmy, że to jest chłopak o ogromnych umiejętnościach i cieszę się, że w tym sezonie w końcu to pokazuje. No i wiemy też, nad czym musi popracować. Nad tym, żeby kiedy pierwszy straci gola, to żeby głowa mental lepiej, właśnie, ale no. Wydaje mi się, że to jest problem nie tylko Riptorka, ale też większości graczy, bo każdy człowiek się gdzieś tam troszkę grzeje. Starcie na Xboxie. Piotr Piterek-Kochan kontra Cezary Kartek.pl Gontarek. No to słuchamy obu panów. Jaka Wisła na Xboxie, to starcie rutyny z młodością, jak to lubią mówić komentatorzy sportowi. Co zamierzasz zrobić, żeby ta młodość była tym razem górą nad rutyną? No zdominować rywala. Patrząc na to, ile lat spędził już na scenie, nie mogę mu pozwolić na wiele w tym meczu, bo to może się dla mnie źle skończyć. Jeżeli chodzi o mojego rywala, no to już można powiedzieć, w tamtym sezonie pokazywał, że rokuje na gracza z najwyższej półki. W tym sezonie pokazuje, że naprawdę stać go na wiele. Ja nazywam go takim polskim Teksem. Teks to taki, można powiedzieć, właśnie młoda krew na rynku zachodnim, jeżeli chodzi o FIFA.
No nie będzie łatwo, tak, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jest to FIFA, w FIFA wszystko jest możliwe, tak, mam też swoje lata gry za sobą, więc postaram się tutaj troszkę młodemu krwi napsuć, tak, więc zobaczymy, no. Przyszedłem tutaj wygrać, jak każdy, nie położę się na boisku, na pewno będzie ciężko, ale spróbuję. No ta różnica wieku zauważalna, pewnie jakby się Kartek.pl postarał, to mógłby być nawet ojcem. Dokładnie, myślę, że wyglądaliby się jak ojciec z synem w starcie pokoleń niewątpliwie, ale tak jak mówię, Kartek jest sprawcą już kilku niespodzianek w tym sezonie i nie można go lekceważyć. Pamiętam, że Krzysiek Lenarczyk, Kogito, mówił, że Kartek prezentuje taki oldschoolowy bardzo styl, w sensie, że on gra cały czas do przodu, rzadko kiedy zwalnia akcję, tylko właśnie ma takie silne parcie do tego, żeby przedostać się pod pole karne rywala jak najszybciej. I tu widzimy skład Piterka, też nam już dobrze znany. Jest właśnie Garnicza, którego mieliśmy też okazję oglądać w składzie Brykę. Kyle Walker na obronie, a więc jeden z najszybszych i najlepszych środkowych obrońców aktualnie w FIFA. I tutaj dużo jest może niespodzianek, zwłaszcza ten Lukas, to jest karta związana z udziałem Tottenhamu w Lidze Europy. Rzadki wybór, bo to nie jest jakaś wybitna karta. Lothar Matthäus w wersji 9.1. Widzimy, on oczywiście nie będzie grał jako napastnik, to jest tylko takie ustawienie pod zgranie. Będziemy go oglądać na pewno w środku pola. No i cóż, Bruno Fernandes w wersji 90. Całkiem przyjemna drużynka. Składy znamy, no to czas rozstrzygnąć to spotkanie numer 2 pomiędzy Jagiellonią a Wisłą Płock. Piterek ostatnio w nieco gorszej formie, zdarzały mu się potknięcia, ten impet z początku sezonu został nieco wytracony, ale to też wydaje mi się, że może być spowodowane po prostu tym, że na lanie grają zawodnicy Jagiellonii, a gdzieś nieprzyzwyczajony do takich warunków jest Piterek. No i czasem zdarzają mu się po prostu wpadeczki, bo tak bym to nazwał, wielkimi wpadkami to raczej nie, bo to jest oczywiście jeszcze młody chłopak. No rzeczywiście, można go porównać do Teksa, chociaż bardziej zbliżony umiejętnościami i stylem gry wydaje mi się, że jest Furman, ale też Piterek i Furman to są zawodnicy o podobnej charakterystyce, więc gdzieś tam się to zgadza. Widzimy, jak on tutaj panuje nad piłką znakomicie. Jeżeli chodzi o to kręcenie się tymi zawodnikami na wysokości 16, no to Piterek radzi sobie z tym znakomicie. Tutaj też mamy do czynienia z taką parą zawodników, którzy pochodzą z Płocka, którzy Zawisłe Płockie trzymają kciuki także w tym realnym futbolu, a więc Brykę oraz Kartek.pl. Tak jak wspominaliśmy, najbardziej doświadczona para w tym sezonie Ekstraklasa Games Pro. Od wielu lat już razem, teraz popatrzę, bo Piterek jest w polu karnym, oczywiście razem w drużynie, nie to, że w związku. Piterek teraz obok słupka. Jeszcze Hugo Lloris w bramce Kartka, też w sumie nie jest taki częsty wybór. No a Kartek nawet kiedy podpisywał kontrakt z Wisłą Płock, kiedy zaczynała się ta jego przygoda z reprezentowaniem swojego ulubionego klubu właśnie w grze FIFA, czy to 20, czy 17, czy 18, bo to już trochę tych lat gry ma za sobą. Kartek, mistrz Polski FIFA 15 w Foot Champions właśnie, to mówił, że nie do końca był w stanie uwierzyć, że to jest rzeczywistość faktycznie, że będzie mógł zakładać tę koszulkę Wisły Płock. No i jak widać, nie tylko grając w piłkę nożną, czy też w piłkę ręczną, bo ona jest także bardzo mocna w Płocku, przecież można zasłużyć na reprezentowanie barw tego klubu. A to jest właśnie piękne. Ktoś, kto włączy teraz tę transmisję, zobaczy, co to za starszy siwy pan gra z tym młodym Piterkiem. Ale ostatnio powiem Ci, że chyba w Australii widziałem, że dostał się na Regionals zawodnik w wieku 43 lat. A więc to jest też taki sygnał dla Kartka, że jeszcze no co najmniej 10 lat grania przed nim na poważnym jeszcze poziomie. Jeszcze nie ma co zawieszać pada na kołku, bo jeszcze mogą się zdarzyć naprawdę piękne doświadczenia e-sportowe. Otóż to. Wiek to tylko liczba, tak to się ładnie mówi, tego się trzymaj. Teraz Kartek, właśnie szybka wymiana piłki, to jest to, o czym mówił Krzysztof Lenarczyk, to jest właśnie ten element, który go charakteryzuje. Piterek na razie skupiony, nie pozwala sobie na jakieś błędy, które mógłby wykorzystać jego przeciwnik, no i też w ataku z dużą dozą fantazji. Teraz Ronaldo ustąpił miejsca Neymarowi. Neymar w to miejsce wbiegł, a później kopnął piłkę do bramki. Jest 1-0 dla Jagiellonii. Troszkę dłużej czasu zajęło Piterkowi zdobycie prowadzenia aniżeli Riptorkowi, ale gol jest golem i jest 1-0. 22 minuta. No pięknie zaprosił w pole karne Neymara. Idealne podanie, idealne wykończenie ze strony Piterka i chyba zasłużone prowadzenie. Jestem ciekaw, jaka teraz będzie reakcja
zawodnika Wisły Płock. No jeżeli Jagiellonia chce rundę zasadniczą wygrać, to tutaj potknąć się nie powinna, bo ta przewaga Legii może wzrosnąć. To jest ciekawe, że Kartek rzadko kiedy zatrzymuje się zawodnikiem, rzadko kiedy zwalnia tą grę. Też teraz z dużą ciekawością patrzy na to, jak on buduje swoje akcje pod polem karnym rywala. No, ostatnio remisy z Oskenem czy Gentle Mike'em sprawiedliwie po 2-2, jeśli chodzi o Kartka. Też bardzo dobre wyniki, bo zarówno Osken, jak i Gentle Mike, no to też jest naprawdę czołówka. I tutaj proszę, bramka na 1-1. Upodobał sobie ostatnio remis Kartek i też remis mamy w tym spotkaniu. Ładny tam balans ciałem w polu karnym i wykończenie akcji przy dalszym słupku. Kylian Mbappé odpowiedzialny za tego gola wyrównującego. Najgorsze, co możesz zrobić w meczu z Kartkiem, to go zlekceważyć, mam wrażenie, bo to jest nieobliczalny zawodnik, jeżeli chodzi o te wyniki w tym sezonie. No i teraz ważna kwestia, jak zareaguje Piterek po utracie gola wyrównującego. Czy on wytrąci go z równowagi, czy wręcz przeciwnie, pozwoli mu zebrać się w sobie i zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. Teraz Mbappé miesza tam dwoma, trzema obrońcami nawet Kartka. Podanie do Ronaldo, ale ten strzał z nieprzygotowanej pozycji zablokowany. No któryś tam mocno wciska przyciski albo kręci. Zdecydowanie słyszymy to dosyć wyraźnie. Analogiem, tak? Kiedyś się na to analog mówił. Dokładnie, cały czas tak się mówi. No, Piterek ostatnio przegrał z Niuniusiem i to była duża niespodzianka. Dzisiaj już wydaje się, że nie ma miejsca na kolejne potknięcia. Ale chyba Drążek to jest lepsza nazwa. Chyba tak, tak. Krótsza na pewno. I taka polska. Dobrze się kojarzy kibicem Jagiellonii. O, to prawda. Teraz Kylian Mbappé szuka swojej okazji. Kartek nie ma spalonego. Dobra okazja. João Cancelo w ostatniej chwili tam wyłuskał tę piłkę spod nóg nadbiegającego. Bodajże Lotara Mateusa. Ale tutaj atak za atak, ani jeden, ani drugi nie myśli o działaniach defensywnych. Raczej o golu na 2-1. Nie, to nie był Mateusz, to był Neymar. Teraz patrzę, który się głęboko dosyć cofa Kartkowi. No, być może to też jest jakiś element zaskoczenia przeciwnika. No, nie, to nie był Neymar, wiesz, to był Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sztuka, w końcu zgadłem, co to za zawodnik. No, on akurat lubi sobie wbiegać w miejsce środkowego napastnika. Często to czyni w Manchesterze United, Kylian Mbappé. No ta karta Toty Bruno Fernandesza wygląda kosmicznie, jeżeli chodzi o rzeźnik to będzie. O strzały, wiesz, on ma wszystko na 99 praktycznie ocenione, ma lepsze statystyki w tym aspekcie niż Robert Lewandowski na przykład. To jest taka karta, którą w zasadzie może grać. Ale nie dojdzie do takiej sytuacji jak ojojoj. FIFA World Cup 2002, ale o tym za chwilę, bo mamy gola dla reprezentanta Wisły Płock. Taki strzał sprytny po ziemi, ale znalazł miejsce pomiędzy bramkarzem a słupkiem bramki Piterka. No i kłopoty reprezentanta Jagiellonii. Kylian Mbappé po raz drugi wpisuje się w tym spotkaniu na listę strzelców. No i tam był tak zwany wylew bramkarza, dosyć dziwne zachowanie. Tutaj golkipera Jagiellonii Białystok, jak to mówią zawodnicy, że chyba się źle animacja wczytała. Dość zabawnie wyglądało to zetknięcie golkipera Jagiellonii z piłką. Może trzeba będzie pomyśleć nad wymianą bramkarza. A wracając do tego wątku strzałów, rozumiem, że nie będzie to tak wyglądać jak w FIFA World Cup 2002, gdzie można było z połowy rozpocząć grę i od razu uderzyć. Piękne Ronaldo czy Ronaldinho i piłka wpadała z taką smugą do. Ale powiem właśnie, że zawodnicy troszeczkę tęsknią za tymi bramkami z dystansu właśnie. W ogóle nie ma go strzelanych za pola karnego. I to jest coś, na co na pewno będą musieli producenci z EA Sports zwrócić uwagę w kolejnych latach, bo jednak czasami fajnie za szesnastki przyłożyć. W zasadzie teraz możesz to zrobić Arjenem Robbenem z lewej nogi, to rzeczywiście się zdarzy, że taka bramka siądzie. No na pewno ogromna satysfakcja też po takim trafieniu, które nie jest do końca schematyczne, bo jednak sposobów zdobywania bramek jest jakaś tam ograniczona liczba, jeśli chodzi o FIFA. Najskuteczniejszych tych oczywiście i kiedy czasem jakąś przewroteczką czy strzałem z dystansu się trafi, to jest na pewno fajne urozmaicenie. Ale teraz o urozmaiceniach nie myśli Piterek. Myśli, żeby w jakiś sposób pokonać bramkarza Kartka, który skutecznie się broni w tej akcji, ale będzie jeszcze rzut rożny. Na razie wynik, który jest na pewno dużą niespodzianką. Kolejna porażka dla Piterka byłaby no, z pewnością powodem do zmartwień, zwłaszcza, że gra z rywalami niżej notowanymi. Garincha zatrzymał się w polu karnym. Garincha rozejrzał się, zagrał do tyłu. Jeszcze próbuje ponowić tę akcję Piterek, bo nie było miejsca do oddania strzału. Teraz Mbappé. No on rzędzi i dzieli w tym spotkaniu i tak też jest w barwach Piterka. Jest 2-2.
wydawało mi się, że tak zagęścił pole karne Kartek, że tam nie ma szans, żeby Piterek oddał celny strzał na bramkę, a jednak się udało. No i cóż, nabiera rywalizacja Rumieńców w tych ostatnich 35 wirtualnych minutach tego meczu. Szybką nogę ma Kylian Mbappé. I szybkie palce ma Piterek. Tak jest. To na pewno. Ciekawe, co tam teraz wrzęczy w uszach Piterka, czy jakaś muzyczka z Rockiego? Musimy go właśnie dopytać o to, jakie ma preferencje muzyczne. Teraz zauważyłem, że jednak młode pokolenie zawodników, jakie oglądamy, to raczej wszyscy są skupieni na rapie, na trapie i tego typu klimatach. No wcale nam to jakoś specjalnie nie przeszkadza. No otóż to. Tak to już jest. Różne epoki, różne pokolenia, różne ulubione rodzaje muzyki, a także różne sposoby zdobywania bramek w FIFA 21. Teraz kolejną dokłada do swojego dorobku Kartek i jest blisko zwycięstwa nad Piterkiem, blisko sprawienia niespodzianki. No i proszę, to jest właśnie to. Wiek, i znów Kylian Mbappé. Wiek to tylko liczba. Kartek kapitalnie sobie radzi w tym meczu. Naprawdę jestem pełen podziwu. No, myślę, że Piterek nie sądził, że aż taki opór przeciwnika zastanie w tym spotkaniu. Bruno Fernandes, ale zostawia cały czas kilku zawodników z tyłu Kartek, dlatego trudno jest przedrzeć się pod jego pole karne. Fernandes. Dobrze stara się Kartek odcinać napastników od podań. Cały czas tam wywiera presję na napastnikach, czy to obrońcami, czy to defensywnymi pomocnikami. Dobrze się przełącza między tymi zawodnikami. Teraz nieudana próba podania prostopadłego. Teraz ponowił tę próbę Kartek i teraz już piłka dotarła do adresata. Lucas Moura tutaj w łatwy sposób przegrywa ten pojedynek fizyczny z Ferlandem Mendym. No teraz bije ten zegar dla Piterka coraz szybciej. Blisko 70 minuty, a cały czas wynik no zaskakujący, jednak biorąc pod uwagę tabelę Ekstraklasa Gainsborough w tym sezonie. Świetnie tam Kartek wcześniej przeczytał zamiary Piterka. Dobrze się ustawił N'Golo Kanté, ale teraz musi uważać, bo jest kontra zawodnika Jagiellonii. Dość prosta strata w środku boiska. To otworzyło szansę dla Piterka, ale już wracają zawodnicy Kartka. Mbappé. Ronaldo ruszył w pole karne. Nie dostrzegł tego Mbappé. Nie było możliwości zagrania piłki. Teraz się udało Ronaldo. Teraz Debrich, ale jednak nie udało się dobiec do tej piłki. Właśnie tak chciałem powiedzieć, że nie decyduje się na zmiany Piterenka. Jest już no, dosyć późno, jeżeli chodzi o minutę tego spotkania. No, pamiętajmy, że trzeba zaczekać, aż piłka opuści boisko, a to wcale tak szybko czasem nie następuje, kiedy gra jest płynna. No, Piterenka będzie musiał w końcówce już zaryzykować. Pewnie jakieś zmiany jeszcze w ofensywie i zmiana ustawienia. Pewnie też jakąś pressingiem wysokim na rywala, żeby no chociaż tutaj jeden punkt z tej konfrontacji jeszcze wywieźć. Mateusz do Lucasa Moury. Zwolnił Moura. Nie zdecydował się na taki pojedynek biegowy z przeciwnikiem. Kanté, no teraz prosta strata Kartka. Ale szybko, błyskawicznie wręcz odzyskuje piłkę zawodnik Wisły. Tak właśnie powinien grać Kartek w końcówce tego spotkania. Utrzymywać się długo przy piłce, nie chować się też za podwójną gardą gdzieś głęboko na swojej połowie. No wydaje się, że przetrzymał ten napór Piterka i teraz sam długo utrzymuje się przy piłce na połowie przeciwnika, co na pewno jest dla Piterka frustrujące. Będzie miał jeszcze pewnie Piterek z 2-3 może okazji do tego, żeby znaleźć się pod polem karnym i którąś z nich musi wykorzystać. Ronaldo, otworzyła się przestrzeń w środku boiska. Renato Sanchez, Kylian Mbappé, Bruno Fernandes. No on musi postawić pieczęć na każdej akcji Piterka, no ale nie zawsze kończy się to po myśli reprezentanta Jagiellonii. Prostopadłe zagranie, nie wyszedł z bramki Nick Pope i nie był to błąd, bo zdążył obrońca. Ostatnie 5 minut, no a cały czas Piterek nie potrafi przejąć inicjatywy w tym spotkaniu, nie potrafi przenieść gry pod bramkę Kartka. Bardzo umiejętnie się broni, atakując nawet często zawodnik z Płocka. I być może właśnie daje o sobie znać to doświadczenie zawodnika Wisły Płock, bo gra bardzo, bardzo mądrze, bardzo rozsądnie.
No i jest bliski tego, żeby sprawić tutaj naprawdę nie lada sensację. No ale jeszcze rzutem na taśmę być może Piterek. Jest okazja, jest gol na 3-3 w 89 minucie tego spotkania. Dopiął swego Piterek w takim najmniej spodziewanym momencie. Chyba zapędził się pod własną pod bramkę przeciwnika kartek. Trzeba było szanować ten wynik. No postawił jednak na próbę zdobycia kolejnej bramki. Strata piłki i szybki kontratak Piterka, który kończy się golem Garinczy. No to jest ta klątwa komentatora. Już nie zdążyłem w zasadzie postawić kropki chwaląc kartka za jego grę i tutaj prosty błąd w defensywie. Gdzieś tam się rozsypało to ustawienie linii obrony i bramka na 3-3, ale mimo wszystko duże brawa dla zawodnika Wisły Płock. Zakończył nam to spotkanie sędzia, kiedy mknęła jeszcze na bramkę kartka akcja. No, mogło się to się skończyć nawet zwycięstwem Piterka, no ale czas to czas. Trzeba szanować to, ile się doliczyło, że doliczyło się minuta, a ta minuta została przekroczona, no to już nie miał szansy na kolejnego gola. Piterek walczył jak lew w tym spotkaniu, natomiast no, też to, co powiedziałeś, brawa dla Kartka, bo być może nawet był w tym meczu lepszym zawodnikiem. Mhm, tak, to był taki mecz, w którym Kartek zdobył jeden punkt, a Piterek stracił dwa. To bez wątpienia. Myślę, że Piterek jest mocno niezadowolony ze swoich tych dwóch ostatnich spotkań, bo zdobył tylko jedno oczko dla Jagiellonii i tak naprawdę podłączył jeszcze pod tlen, można powiedzieć, zawodników Wisły Kraków, którzy tam jeszcze mają nadzieję na awans, aktualnie znajdując się na trzecim miejscu. A jak sam Piterek interpretuje to spotkanie, jak je ocenia, to już dowiemy się po jego wywiadzie z Radkiem Przybyszem. Już miałem powiedzieć, że Płock się cieszy, a Polanka płacze, no ale kurczę, w tej 90 minucie nie udało się dowieść do końca, chociaż wydaje mi się, że urwanie punktów Piterkowi, czyli graczowi ze ścisłego topu w tym sezonie, możesz uznać za całkiem sympatyczne rozstrzygnięcie ostatecznie. Tak, niestety w tej FIFA magiczna 90 minuta znowu zadziałała na moją niekorzyść. No czułem, że ten mecz można wygrać, tak, nie czułem się nawet przez chwilę gorszy. Piterek bardzo dobrze trzyma piłkę, kombinuje, natomiast no zabrakło mu chyba trochę agresji w obronie, to co zawsze potrafił robić bardzo dobrze w środku pola, dzisiaj zawiodło totalnie, bo przyglądał się na to, co robiłem. No ale no koniec końcem, no jednak jest remis, tak? Nie udało się dotrzymać tego zwycięstwa do końca. Mogłem zagrać trochę inaczej w końcówce, jednak chciałem atakować dalej, to jest jakby... To jest zabawa. To jest moje DNA. Dokładnie. Ja zawsze lubiłem bardzo atakować i stwierdziłem, że a czemu nie? No i niestety kara, no ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, 3-3 to bardzo dobry rezultat. Oglądałem ten mecz tutaj z innymi graczami, no i rzeczywiście trochę się zastanawiali, czemu nie pograsz bardziej na czas w końcówce, a po drugie zaskoczyło ich twoje ustawienie, ale być może to 4-5-1, które jak twierdzili jest rzadkością generalnie, być może ono właśnie było kluczem do tej dominacji w środku pola, tych trzech ludzi gdzieś tam zagęszczonych w środku. Jeżeli chodzi generalnie o to ustawienie, jest to chyba nowe ustawienie, które w poprzednich FIFA-ch w ogóle nie istniało, natomiast szukałem bardzo dużo różnych ustawień, które mogłyby być pod mój ofensywny styl. No i wyszło tak naprawdę po dłuższych, dłuższych poszukiwaniach, że to jest to, że czuję to ustawienie i mi się gra nim bardzo dobrze. Oczywiście zdarzają się słabsze chwile, ale gdy tylko chcę wrócić do innego ustawienia, to te okazuje się najlepsze. Może jest to jakaś część zaskoczenia. Ja twierdzę, że to ustawienie jest połączeniem starych FIF, czyli starej generacji, czyli ja, z nową FIFą, właśnie ta, gdzie mamy dużo młodych graczy, którzy bazują przede wszystkim na piłce pozycyjnej i tej właśnie zręcznościowej części, czyli seria kombo zwodów, że tak powiem. Tyle Czarek Gontarek po całkiem bardzo udanym meczu z Piterkiem z Jagiellonii Białystok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie przyjmujcie się, to nie Piterek tak się postarzał przez to spotkanie. Może tam jedna malutka zmarszczka się gdzieś pojawiła, bo było naprawdę gorąco do samego końca. Natomiast to była rozmowa oczywiście z Czarkiem Gontarkiem, a więc z kartkiem.pl. Widziałem, że się wsłuchiwałeś bardzo, bardzo się, mocno. Jakie wnioski? Słuchałem Kartka. Wiesz, polska scena potrzebuje takich zawodników jak Kartek, właśnie przedstawiciela tej starej szkoły, może tej mniej zręcznościowej, ale pokazuje, że ma dalej dużą jakość, dużego skilla i robi naprawdę kapitalne wyniki w tej edycji Ekstraklasa Games Pro.
Podoba mi się ta kwestia o łączeniu tej oldschoolowej szkoły z nowinkami taktycznymi w wykonaniu Kartka, także kibicujemy, także trzymamy kciuki w tych trzech ostatnich kolejkach, które nam pozostały, bo Wisła Płock już w klasyfikacji indywidualnej ani drużynowej liczyć się nie będzie w walce o awans. Natomiast trochę pokrzyżowała szyki Jagiellonii Białystok i to jest kolejny taki mecz w wykonaniu Wisły Płock, gdzie teoretycznie lepszej drużynie stawia twarde warunki. 4 punkty zdobyła, a nie 6 w tym dwumeczu Jagiellonia. A teraz spójrzmy na to, co działo się w innych spotkaniach. Na gole, na piękne akcje zawsze fajnie popatrzeć, a już z zaciekawieniem czekam na zestaw wyników, na tabelę, bo końcówka sezonu, te rozstrzygnięcia ostateczne coraz bliżej, a dzieje się, choćby zerknijmy na pierwszy wynik 12 kolejki, Asator kontra Miłość 9-3, 1-1, a więc przedstawiciel ostatniej drużyny w tabeli, Krakowi, remisuje z liderem rozgrywek, to jest naprawdę duża niespodzianka. Lech nadrabia straty, bo Bogys wygrywa z Pontoniksem, też ważne zwycięstwo Dewitka nad Bartilosorkiem, no i Tomek 601 traci 2 punkty z Piko. Tak, a Zalewski, Max, wygrywa z Cyanidem i to jest też kluczowa informacja, bo tak jak mówię, tutaj Zalew z tego tylnego fotela cały czas może jeszcze zaatakować tą rundę finałową. No i to są wyniki na Xboxie, wygrywają faworyci na 3-0 ze Skobim. Bejot, no po męczarni widzimy, że z Filippo wygrał tylko 1-0, także Furman punktuje i myślę, że Furman i Bogys to są zawodnicy, którzy sobie plują w brodę, że tak słabo wystartowali, bo rzeczywiście Lech się teraz pnie w górę, ale ta strata jest już bardzo duża. 11 punktów do Jagiellonii, małe szanse, 18 oczek do zdobycia. W indywidualnych klasyfikacjach też raczej będzie im już trudno. No tak, tak mamy wrażenie, że ta pierwsza dwójka, czołowa dwójka tego sezonu, jeśli chodzi o zespoły oczywiście, to może nam już się nie zmienić, mimo że Legia z Jagiellonią jeszcze mają przed sobą bezpośrednie starcie, natomiast no już odkleiły się od tej grupy pościgowej, od tego peletonu i mkną do finałów Ekstraklasa Games Pro. A to już druga część tabeli. Na dnie pozostaje Krakowia. Z kolei zwycięstwo Zalewskiego między innymi wywindowało Wartę Poznań nad Wisłą Płock. Być może Beniaminkowi uda się zająć miejsce jeszcze w tej górnej połówce. No i to jest to, co chyba jest nawet jeszcze istotniejsze obecnie, biorąc pod uwagę przewagę Legii Jagiellonii w klasyfikacji drużynowej. Najpierw indywidualny ranking na PlayStation 4. Dewidek, Zalewski, Tomek 601, Piko jeszcze też zainteresowany. No Bartidosorg i Bogys teoretycznie też jeszcze mieliby szansę, żeby doszlusować do Dewitka. Natomiast no, przypominamy, że 9 punktów już tylko do zdobycia indywidualnie jest, więc no, pewnie będziemy się skupiać na tej rywalizacji Zalewskiego z Dewitkiem, ewentualnie z Tomkiem 601, który jednak ostatnio traci troszkę punktów, więc też spadł z tej pozycji, która gwarantowałaby mu udział w finałowej szóstce. No i tutaj zdecydowanie bardziej zacięta rywalizacja, jeżeli chodzi o sam Czupa, więc Bejot kontra Natsu, oni raczej wiedzą, że mają małe szanse na awans z tabeli ligowej, dlatego to jest dla nich chyba już teraz główna forma zabawy do końca turnieju i jeden punkt różnicy, no będzie się działo, naprawdę.
No tak jak powiedziałeś, Furman też w klasyfikacji indywidualnej teoretycznie gdzieś wysoko, ale raczej szans na to, żeby z niej awansować. 6 oczek straty to jednak już chyba za dużo. Już dużo, jak na 3 pozostałe kolejki. No właśnie, czekamy z niecierpliwością na te 3 pozostałe kolejki. Za 12 dziękujemy bardzo. Kuba Polkoś-Polkowski i Hubert Bugaj. Do zobaczenia. E-sportowych emocji z programem życzy sponsor KFC. Sponsorem programu jest właściciel marki Pracuj.pl, serwisu z ofertami pracy dla kandydatów z branży IT. Na transmisję turnieju zaprosił producent chipsów Crunch Chips. Cóż za emocje! Sponsorem programu jest producent mlecznej przekąski Monte Snack.